zespół ubiegłorocznych rozgrywek drugiej ligi poznał terminarz nadchodzącego sezonu. Zielonogórskich siatkarzy czeka wyjazdowa inauguracja 27 września, a ZS zmierzy się wtedy w Oleśnicy z Beniaminkiem, drużyną siatkarza. Tydzień później podopieczni trenera Tomasza Palucha również zagrają pod siatką rywala. 4 października akademicy powalczą o punkty z Mickiewiczem Kluczborg. Pierwszy mecz przy Szafrana będzie przypomnieniem rywalizacji sprzed kilku miesięcy, bowiem 11 października do Grodu Bachusa zawita Gwardia Wrocław ponownie będąca faworytem i kandydatem do awansu.